No, jesteśmy po, można powiedzieć, wczorajszym referendum. Można od razu już podkreślić, że była to, no niestety, tak brzydko mówiąc, totalna klapa. Jednocześnie również odrzucono kolejne referendum prezydenta w sprawach, które, jak się wydaje, mogły być takim motorem właśnie tej demokracji, czyli pobudzić ludzi do przyjścia, do zagłosowania na konkretne sprawy. Jak pan to oceni? Jak to właśnie można skomentować? Państwowa Komisja Wyborcza ogłosiła wyniki referendum 6 września 7,8%. To jest dla tych, którzy to referendum organizowali, jest to absolutna klapa. To znaczy, że ludzi... Chociaż trzeba też przyznać, że to też jest trochę osób. Tak, no trzeba każdą opinię społeczną szanować i brać pod uwagę, ale jest nie tylko, że referendum nie rozstrzygające, bo nie wzięło udziału co najmniej 50%, ale również to pokazuje, że ludzi interesują inne problemy niż tylko kwestia jednomandatowych okręgów wyborczych czy finansowania partii politycznych. To jest również porażka Platformy, która solidaryzując się z prezydentem Komorowskim, który wymyślił te pytania referendalne, nie wiem kto mu wobec niego był tak nieżyczliwy, że mu podpowiedział tak nieprecyzyjne pytania, bo przecież co to znaczy finansowanie partii politycznych? Zmienić? Tak, ale co, zabrać? A może zwiększyć? JOW-y, no przecież wielu analityków politycznych widzi, że JOW-y rozłożyły system partyjny w Wielkiej Brytanii, że tam właściwie mniejsze partie nie mają nic do powiedzenia. Więc pytanie, jakie były intencje Komorowskiego? No ale wydaje się dość czytelne, kiedy zobaczył, jak duży jest ruch niezadowolonych Kukiza, to i że dla nich sprawa JOW-ów jest ważna, no to w nocy z niedzieli na poniedziałek wymyślił nowe pytania. Zresztą jego doradca Henryk Wujec mówił właśnie o tym, w jak nieprofesjonalny sposób te pytania były w kancelarii prezydenta. Przyznał się niejako, trochę chyba może niechcący, można powiedzieć, do tego, jak to wszystko wyglądało. Ale jak to wytłumaczyć? No, w tamtych decyzjach Senat właściwie bez większych kłopotów przyjął to referendum, bo niejako w sobie on legitymuje tą decyzję prezydenta właściwie. Nie decyduje, tylko legitymuje, można powiedzieć, uszanując tą decyzję. No w tym wypadku tyle jakichś pretensji, zupełnie inne podejście. Tak, prezydent może zarządzić referendum po uzyskaniu zgody Senatu. I Senat nie miał żadnych wątpliwości nad, przepraszam, dość idiotycznymi pytaniami nieprecyzyjnymi, godząc się na przeprowadzenie tego referendum. To jest duży wydatek, 100 milionów złotych. Mamy w tej chwili wielką suszę w Polsce, brakuje pieniędzy na pomoc socjalną i tak dalej, i tak dalej. Więc marnowanie 100 milionów złotych jest głęboką niegospodarnością. Ale jednocześnie ten sam Senat, który tutaj, godząc się na pytania Komorowskiego, no wyssane z palca. Pytania, jak frekwencja pokazała, nieinteresujące za bardzo społeczeństwa, odrzucił propozycję, którą zgłosił prezydent Andrzej Duda, ale to nie są pytania Dudy, to nie są pytania polityczne, to są pytania, pod którymi obywatele zbierali podpisy przez wiele miesięcy, zebrali około 6 milionów podpisów pod trzema, z ich punktu widzenia, ważnymi pytaniami dotyczącymi wieku emerytalnego, małych dzieci, sześciolatków i przyszłości lasów państwowych. To są pytania, które ludzie sformułowali, zgłosili je do Sejmu. Sejm głosami Platformy i PSL-u odrzucił, nie chcąc pracować nad tym, nawet nie chcąc zastanowić się... Można powiedzieć, że już drugi raz odrzucił, bo wcześniej odrzucił w ogóle nie wprowadzając w dyskusję sejmową częścią z tych... Właśnie o tym mówię, że Sejm odrzucił, nie chcąc dyskutować nad tym, czy obywatele mają rację, czy nie, a teraz Senat nie wyraził zgody na przeprowadzenie tego referendum. To są mimo wszystko dwie różnice. Tu wymyślił prezydent Komorowski pytania, bo liczył na to, że to mu pomoże jednak wygrać drugą turę wyborów, przejmując głosy Kukiza, a tutaj, i tu Senat zaakceptował wydatek 100 milionów złotych, a drugie referendum, które miało być razem z wyborami, czyli znacznie tańsze. Powołane komisje, te same lokale, te same urny, Państwowe Biuro Wyborcze stwierdziło, że nie widzi żadnego problemu, by przeprowadzić to referendum. Na to nie wyrażono zgody, pomimo tego, że 6 milionów podpisów. No to świadczy o, nie wiem czy o złym stanie demokracji, na pewno świadczy o tym, że ekipa rządząca, a przypomnę, że w Senacie absolutną, bezwzględną większość ma Platforma Obywatelska, że ta władza właściwie wyczerpała swój mandat zaufania społecznego. Nie liczy się ze społeczeństwem. Zresztą zarówno pani marszałek Kidawa-Błońska, jak i pani premier powiedziały rzecz kuriozalną. Nie możemy pytać społeczeństwa w różnych ważnych sprawach, bo ludzie nie rozumieją, nad czym głosują.
no to może trzeba im to wytłumaczyć, tak żeby wiedzieli, nad czym głosują. Kampanii tu praktycznie żadnej nie było. Nie było kampanii, ale w ogóle tego typu potraktowanie społeczeństwa, ludzie nie wiedzą, więc nie można ich pytać. No to znaczy, że to jest wóz przed koniem. No właśnie, jednym z zarzutów było to, że ma to, że drugie to referendum, które się nie obędzie, teraz już wiemy, miało też niejako pobudzić frekwencję. No ale czy coś w tym złego jest, że żeby pobudzać ludzi do tego, żeby przyszli i zagłosowali? No właśnie, to jest... Bo to był jeden z zarzutów i trudno zrozumieć ten zarzut. No przecież właśnie o to chodzi w wyborach, w referendach, żeby możliwie dużą część społeczeństwa zmobilizować. I to był, myślę, ten jeden z takich mobilizacyjnych, być może również dla Platformy, elektoratu w jakimś stopniu, niekoniecznie dla Prawa Sprawiedliwości. Bardzo dobrego tematu pan dotknął. Przecież każdej sile politycznej, chyba również Platformie, która jeszcze w nazwie ma obywatelska, powinno zależeć na tym, żeby frekwencja w każdym akcie wyborczym, czy to jest referendum, czy to są wybory, była jak największa, żeby jak najwięcej ludzi poszło głosować. No to tu się okazuje, że była obawa, że to pójdą zwolennicy pewnie PiS-u, a nie zwolennicy Platformy. To co, czy społeczeństwo ma głosować tak, jak sobie partia rządząca życzy, czy ludzie mają prawo do własnego zdania? Kuriozalna sprawa, ale nadchodzi czas rozliczenia i myślę, że 25 października naród, suweren, ten, który ma prawo wypowiedzieć się w każdej sytuacji, w każdym pytaniu, jakie uzna za zasadne, podziękuję tym, którzy sobie nie tylko nie radzą, ale również traktują właśnie naród, właśnie suwerena per noga, uważając, że są mądrzejsi od narodu. Nie, nikt nie jest mądrzejszy od narodu. Jeżeli ktoś nie umie zarządzać państwem, czyli tym zorganizowanym organizmem narodowym, nie umie zarządzać, to niech odchodzi. Ci odejdą w niesławie. No może moje pytanie w tej chwili jest takie trochę jednostronne, bo mamy tu przedstawiciela jednej partii, ale myśli pan, że to waszym konkurentom trochę się nie tyle rozejdzie, co właśnie no, ze zdwojoną siłą do nich powróci? W trakcie wyborów oczywiście zbliżających się. Panie redaktorze, no... Ja rozumiem, że oni też kalkulowali politycznie w pewnym sensie. Na tym polega trochę to polityka, jednak trudno tu zrozumieć, żeby to mogło w jakiś sposób im pomóc. Myślę, że odwrócenie się od społeczeństwa, zlekceważenie społeczeństwa per saldo, chociaż to była pewna kalkulacja polityczna Komorowskiego i Platformy z tym referendum, ale również jeszcze bardziej z odrzuceniem tego referendum, pod którym miliony Polaków się podpisało, per saldo będzie dla nich gwoździem do trumny. Ludzie rozumieją, że partia, która nie szanuje społeczeństwa, nie może dalej rządzić. Pewnie jest jakaś grupa nieprzejednanych, około 20, może 20 paru procent tego twardego elektoratu Platformy. Ja obserwuję ich aktywność na Facebooku i na innych portalach społecznościowych. Cokolwiek by się działo, cokolwiek by wyszło, afery, usowy, obrażanie narodu, lekceważenie państwa, złodziejstwo, afery, to i tak trzeba głosować na Platformę, bo Kaczyński, bo PiS jest gorszy. Nikt nie rozumie, nikt nie analizuje argumentów. No, tacy ślepi, głusi na argumenty są, ale reszta społeczeństwa, wydaje się, zaczyna się budzić i już ta propaganda Gazety Wyborczej, TVN-u, tego ogłupiania ludzi, tego sączenia jadu nienawiści wobec wszystkich, którzy myślą inaczej niż Platforma Obywatelska, już za bardzo ludzi nie rusza. Niedawno jeden człowiek powiedział, mówi, panie, już dalej zarzuty Platformy nikogo nie ruszają, bo napełniono całą szklankę, już więcej się do tej szklanki nie zmieści. Co tam Platforma jeszcze pani Kopacz jeżdżąc po Polsce dorzuci, to i tak już wypłynie i gdzieś wsiąknie, bo już ludzie więcej w głupotę Platformy nie uwierzą. Nadchodzi czas rozliczenia.